Cześć, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj coś totalnie nietypowego, a mianowicie spakujecie się razem ze mną na mój wyjazd. Będę tutaj właśnie pakowała takie ciekawsze rzeczy, wszystkie ciuchy i tak dalej. No, raczej Wam tego pokazywać nie będę, bo po prostu nie ma co. Na pewno Wam będę nagrywała jakieś przybitki tam na miejscu już, więc będziecie po prostu wiedzieli, w jakich ubraniach jestem. W każdym razie stwierdziłam, że kolorowe kosmetyki na pewno będą ciekawe dla Was i właśnie chcę je pokazać. Między innymi jeszcze pokażę potem rzeczy dla pieska. No i oczywiście hobby horsy. Tak wygląda moja kosmetyczka. Ogólnie tutaj będzie sama kolorówka. Takie rzeczy bardziej pielęgnacyjne biorę do innej kosmetyczki, więc na pewno tutaj mam już spakowaną gąbeczkę, podkład oraz korektor. Są już zabezpieczone w folii właśnie, żeby się nic nie stukło. Następną rzeczą, którą już sobie zabezpieczyłam od środka wacikami, to paletka z rozświetlaczami, bronzerami do kontrolowania, więc ona też leci do środka. Pokażę Wam tak mniej więcej tylko na szybko te rzeczy. Tutaj na pewno mamy mój ulubiony tusz, żel do brwi. No i one oczywiście też lecą do środka, potem sobie to ogólnie wszystko jakoś ładnie poukładam poza kamerą. Następnie z rzeczy do ust oraz biorę sobie ten błyszczyk. Jest on naprawdę przecudowny, on jest z teamu X, ale w każdym razie super mi się sprawdza, więc jego na pewno też biorę. I tu jest niby pomadka, ale ja czasami używam jej jako rozświetlacz i ogólnie jest cudowna, więc też ją biorę. Co do reszty rzeczy, to już sobie przygotowałam jeden pędzelek, on jest taki uniwersalny. Po prostu wydaje mi się, że co do podróży, ja nie lubię brać tysiąca rzeczy, bo wiem, że i tak ich nie wykorzystam potem. Biorę sobie pomadkę z NYXa, ona jest naprawdę w prześlicznym kolorze. Tutaj jak coś będziecie mieć chyba numerek, nie mam pojęcia, w każdym razie też ją wrzucam. Oraz do ust, tak żeby mieć też taka ochronna pomadka. No i eyeliner, zobaczymy czy go użyję, w każdym razie no mam nadzieję, że tak. I wydaje mi się, że to by było na tyle z takiej kolorówki. Ja sobie tutaj jeszcze zaraz dopakuję moją biżuterię, którą zaraz Wam pokażę. No i kilka jeszcze innych rzeczy. Z biżuterii innych rzeczy też biorę niewiele. Biorę takie łóżko. Jak coś, to całość jest mniej więcej przeze mnie ręcznie robiona, więc jeżeli chcecie coś z podobnych rzeczy, to śmiało piszcie. W każdym razie biorę to sobie takie łóżko jedno. Biorę taką śliczną zawieszkę z motylkiem. Potem jeszcze będę musiała dopakować do tego wszystkiego łańcuszek, mam taki srebrny. Biorę taką zawieszkę z konikiem. Nie biorę też tego dużo, no bo wiadomo, znając mnie, pewnie połowy z tych rzeczy nie wykorzystam. W każdym razie biorę sobie taką zawieszkę, którą potem przyczepię jeszcze nie wiem gdzie. Być może albo do obruszki, albo do smyczy dla mojego psiaka, albo po prostu gdzieś indziej. I biorę sobie takie trzy akcesoria na uszka. Są to po prostu takie a la kolczyki, które można zakładać bez przybitych uszu. Więc biorę sobie wszystkie moje aktualnie trzy pary i pewnie po drodze też będę część z nich robiła, żeby się nu nie nudzić. Następnie mamy tutaj trochę pierścionków. Tutaj mamy taki, taki. No i już gotowce. Wydaje mi się, że te konkretnie były kupione w Sisseju. Więc tutaj mamy takie cztery, właśnie nierobione przeze mnie. Tutaj są takie dwa przeze mnie, no i reszta takich różnych akcesorii. Tyle, ile zmieszczę, spakuję tutaj, a resztę luzem do tej kosmetyczki. Jeśli chodzi o modele, to naprawdę bardzo skromnie w tym roku. Będzie to taki kolekciak. Wygląda on właśnie w ten sposób. Rodzinka arabska, klacz, ta starsza oraz ta starsze śrebie. I taki malutki piesek. Wszystkie koniki owijam w folię bąbelkową i pakuję do podręcznego plecaka. Do podręcznego plecaka również biorę sobie zeszyt. Ten jest akurat jakiś stary, czysty. W każdym razie w nim będę rysowała wszystkie tabelki na zawody, które już niedługo, także serdecznie zapraszam. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, był o tym film. Sprawdźcie właśnie poprzedni albo przedostatni film na kanale i tam będzie wszystko powiedziane. Tutaj mam taki mini szkicownik, który zawsze sobie zabieram w podróż. Więc na pewno mi się przyda w czasie jazdy, żeby się nie nudzić. No i do tego oczywiście piórnik. W nim mam bardzo dużo różnych kolorowych rzeczy, które na pewno, myślę, też się przydadzą. Dodatkowo jeszcze do kosmetyczki dorzucam tą małą szczotkę. Do małej kieszonki w plecaku również dorzucam słuchawki. Słuchawki nauszne będę miała raczej na sobie już w aucie. Kolejnym rzeczami jest pilniczek, który z własnego doświadczenia wiem, że zawsze się przyda. I taki łańcuch do paska. Jeśli chodzi o rzeczy dla pieska, to są one spakowane po prostu w taką torbę i będą na wierzchu gdzieś w bagażniku, żeby mieć do nich bardzo łatwy dostęp. W każdym razie są tutaj, jest karma,
Biorę całe opakowanie, bo już niewiele zostało, więc idealnie się to wykorzysta na wyjazd. Są tutaj przeróżne smaczki, są takie ciasteczka, są Sprita, jakieś tam treserki, no i Carny Love, takie chrupki. Ogólnie wiem, co to pedigree, jest to najlepszy pomysł, w każdym razie ona bardzo lubi te ciasteczka. Raz na rok, jak zje takie coś, to naprawdę nic jej się nie stanie, więc proszę bez bólu dupy w komentarzach. Więc w kwestii jedzeniowej to raczej tyle. Tutaj jeszcze to użyłam takie gryzaczki, one też się u nas super sprawdzają. Po prostu dla niej podróż jest ciężką rzeczą, że tak powiem. Więc chcę to jak najbardziej umylić, więc ma dosyć duży, szeroki wachlarz wybierania co do żarcia. Zabawkę biorę jej tylko właściwie jedną, bo wiem, że ona raczej i tak nie będzie się za dużo bawiła. Jest to taka kostka, ją kupiłam z Sinseya i ona jest naprawdę bardzo fajna. Jest mięciutka, no i ogólnie mój piesek ją dosyć lubi, więc dlatego ją biorę. Część z tych rzeczy jeszcze będę ją pewnie przypakowywała do mniejszych, że tak powiem, woreczków i będę je miała pod ręką. W każdym razie no na razie tutaj układam sobie wszystkie rzeczy, które chcę wziąć. Ok, a w kwestii konika, czyli to, co pewnie Was interesuje najbardziej, to zdecydowałam się na moją najnowszą klaczkę. Wygląda ona właśnie w ten sposób. Jeśli ktoś jest zainteresowany bliżej, jak ona wygląda, to jest o niej film już na kanale, także śmiało możecie zaglądać tam. Wybrałam sobie dla niej taki ocieplany zestawik. Stwierdziłam, że to jest moja najgrubsza, największa i najdłuższa derka. Więc po prostu chciałam, żeby się jak najmniej zbrudziła w czasie transportu, więc po prostu zdecydowałam się na nią. No i do tego jest taki zwykły kanterek. Wziąłam sobie byle jakie nauszniki, po prostu byle, żeby mi ochroniły te uszka, więc one niezbyt pasują, ale przynajmniej są funkcjonalne. Do tego oczywiście do zdjęć wybrałam te jej piękne śnieżno-białe skrzydełka i one mają tutaj wbudowany już w sobie napierśnik. Więc na pewno te skrzydełka również zabieram ze sobą, staram się brać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Więc zdecydowałam się na moje ukochane, ściurane, ale po prostu najlepsze wodze jak dla mnie. Jestem do nich mega przyzwyczajona i po prostu najwygodniej mi się na nich jeździ. Więc oczywiście biorę te wodze ze sobą. No i zdecydowałam się na ogóle. Niestety ta kleczka u mnie jeszcze nie ma własnego ogóle, więc musiałam pożyczyć od kogoś i jedyne ogóle, które w miarę pasowało, to właśnie to Hakamore od Araba. Wygląda ono właśnie w ten sposób. Więcej będziecie mieć później na zdjęciach, na przebitkach. W każdym razie takie najprostsze czarne Hakamore. I właśnie ono ładnie pasowało na tą panią. Jest trochę za duże na podgardlu, ale myślę, że to nie będzie jakoś super przeszkadzać. No i właśnie tylko te rzeczy najpotrzebniejsze biorę właśnie ze sobą. Cześć, my właśnie sobie dojechaliśmy na miejsce i zobaczcie, jakie zrobiły się jej loczki przez to, że miała przez długi czas warkoczyki. Jak je rozpuściłam, ma takie przepiękne loczki, które mi się mega, mega podobają. Założyłam jej już je o głowie. No i zaraz będziemy śmigać, wydaje mi się, że na zewnątrz. Wczoraj nie miałam za bardzo czasu co nagrywać, bo przyjechaliśmy dosyć późno, ale mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj coś fajnego złapać. No i co? Zaraz widzimy się, jeszcze nie wiem skąd, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Okej, tutaj możecie sobie zobaczyć właśnie jakieś przemitki, jak sobie idziemy na plażę z moją rodzinką, więc tak to mniej więcej wyglądało. Pierwszy dzień, tak jak mówiłam, był dosyć ciężki, bo wróciliśmy późno, więc właśnie widzicie jakieś przemitki z dnia numer 2. No i tutaj możecie zobaczyć, jakże cudowna pogoda nas uraczyła. Niestety przez pierwsze dni mieliśmy naprawdę deszczowo, więc nic za bardzo się sensownego nie dało robić, niż tylko po prostu siedzenie. Tutaj widzicie mojego cudownego psa, który po prostu uwielbiał bawić się w piasku. I zaraz zobaczycie, jak potem wyglądała. Niestety musiałam ją praktycznie codziennie kąpać z tego piachu. A tutaj właśnie widzicie, jak sobie leży obrażona, umyta i ogólnie pachnie cały świat. Tutaj macie kolejne przybytki z dnia, kiedy postanowiliśmy się wybrać na plaży bardzo, bardzo wcześnie rano, w okolicach chyba 7. No i właśnie wtedy mi było w ogóle niedziel, jak widzicie, pogoda była przecudowna. No i udało mi się nawet pozbierać muszelek. Zaraz je zobaczycie. Woda była naprawdę chłodowata, ale co nie zmienia faktu, że było naprawdę super. Polecam każdemu wyjście takie poranne na plażę.
Tutaj właśnie możecie zobaczyć, jak się tam przybiję. Staram się trochę tego nagrywać, żeby właśnie móc sobie pogadać z wami w tym filmie. No i co? Tak wyglądają moje piękne stópki. Nie mam pojęcia, co na co miał ten kadr. W każdym razie właśnie widzicie, jak sobie spaceruję. Tego dnia byłam właśnie na plaży bez konia. Czasami były takie dni, że właśnie wychodziłam bez niego. No i tutaj widzicie, jakie piękne widoki miałam bez tych wszystkich ludzi, parawanów. Naprawdę było to przecudowne. No i tak jak mówiłam, serdecznie każdemu polecam. Tutaj macie jeszcze widok na domek, w którym mieszkaliśmy. A tutaj pies, który padł kolejnego deszczowego dnia. Byliśmy na spacerze i mój pies już nie wytrzymał psychicznie tego deszczu, więc stwierdził, że on pada. Tutaj macie znowu Cheryl i jest to prawdopodobnie chyba przedostatni dzień mojego wyjazdu już. Niestety bardzo, bardzo szybko to zleciało. W każdym razie właśnie widzicie, jak sobie idę ze skrzydełkami na miasto i reakcje ludzi były naprawdę bezcenne, ale starałam się tym za bardzo nie przejmować. No i, że tak powiem, nawet całkiem fajne zdjęcia wyszły z tego dnia. Zobaczycie je na koniec filmu, więc polecam do samego końca zostać, bo tam są właśnie co nieco wrzucone zdjęcia z sesji, a resztę możecie znaleźć na moim Instagramie, który jest poniżej. Tutaj jest taki przecudowny sklep i serdecznie każdemu, kto będzie w okolicach Ustki, polecam do niego zajrzeć, bo jest naprawdę prześwietny. I tutaj możecie zobaczyć, jak sobie kupiłam taką właśnie jedną gumkę do włosów. I zaraz w domku pokażę wam właśnie resztę rzeczy, które kupiłam. Jest to, no tutaj jakieś tam losowe przebitki, po prostu jest to właśnie taka druga gumka. I jeszcze z takich innych rzeczy taki prześliczny magnesik. Nie spodziewałam się, że w ogóle takie magnesy są przesypywane, więc no, musiałam go wziąć, bo po prostu mi się bardzo, bardzo spodobał. Tutaj już kolejny dzień i to jest chyba mój ostatni dzień tutaj. W ogóle zobaczcie, jak pięknie rozczesały się włosy Cheryl i o dziwo, było naprawdę bardzo, bardzo słonecznie, więc oczywiście korzystaliśmy z każdej chwili, kiedy się tylko dało wyjść i sobie chodziliśmy po mieście, ale to można w ogóle było nazwać miastem. W każdym razie chodziliśmy sobie, spacerowaliśmy dużo. No i zaraz zobaczycie kolejny sklep, który bardzo, bardzo serdecznie polecam, było tam tysiące przecudownych rzeczy. Więc właśnie go widzicie, są, że tak powiem, podzielone tematyczne półeczki. I wygląda to naprawdę obłędnie, byłam zakochana totalnie w tym stoisku. Więc tutaj są w ogóle rzeczy, które sobie kupiłam. Całe dwie, takie tasiemki, no i oprawka na zeszyt. Tutaj niestety ostatnia przybitka już z nad samego morza. Więc się żegnamy z konikiem, z morzem. No i mniej więcej tak to wszystko wyglądało. Za dużo nie miałam czasu nagrywać, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodobało. Tutaj właśnie kadry z już mojego wracania do domu. Mam nadzieję, że cieszycie się, że ten filmik jest dosyć długi jak na mnie. Dawno nie było właśnie takich długich filmów. A tutaj macie pokazane kilka zdjęć właśnie z nad samego morza. Nie są one jeszcze cudownie obrobione. Są jacyś ludzie w tle i tak dalej, więc właśnie na Instagramie macie już finalne wersje tych zdjęć i wydaje mi się, że kilka innych. A jak nie, no to potem je będę jeszcze wrzucać. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia już za tydzień. Cześć i pa, pa.